W dniu 19 października bieżącego roku, około godziny 22 w okolicach miejscowości Przesiek koło Torunia, został uprowadzony przez nieznanych sprawców ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mija 40 lat od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu, po głośnym procesie, który śledziła cała Polska, na karę więzienia skazano 4 funkcjonariuszy SB. Sprawa do dziś budzi jednak ogromne wątpliwości. Czy prawdziwi mordercy rzeczywiście odpowiedzieli za swoją zbrodnię? Kto naprawdę zabił księdza Popiełuszkę i kiedy on właściwie zginął? W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duszpasterz ludzi pracy, kapelan Solidarności. Na jego słynne msze za ojczyznę na warszawskim Żoliborzu przychodziły setki, a w pewnym momencie i tysiące ludzi. W prostych słowach tłumaczył nauki papieża Jana Pawła II. Pomocny, oddany, kochany przez Polaków. Miał nieskazitelny życiorys, czym szczególnie drażnił służbę bezpieczeństwa. Zarzucano mu, że zambony sieje niechęć do socjalizmu. Jerzy Urban nazywał jego kazania seansami nienawiści. Szybko stało się jasne, że może być celem bezpardonowych ataków władz. Nigdy nie chciał jednak uciekać. Swoją misję wypełniał do samego końca. Na Bolesłym doświadczam. 19 października 1984 roku Volkswagen Golf, którym podróżował wraz ze swoim kierowcą i opiekunem, Waldemarem Chrostowskim, został uprowadzony przez funkcjonariuszy SB, przebranych w milicyjne mundury. Popiełuszkę zmuszono do wyjścia z samochodu, następnie pobito i wrzucono do bagażnika. Chrostowski miał wyskoczyć z pędzącego auta, dzięki czemu już kilka godzin później rozpoczęły się poszukiwania sprawców. Proces był przełomowy. Bezpieka występowała zarówno w roli prokuratorów, jak i oskarżonych. Sprawców jednocześnie sądzono i usprawiedliwiano, przekonując, że Popiełuszko mieszał Kościół i politykę, czym niepotrzebnie narażał się władzy. Nie powiedziano tego wprost, ale dość jasno sugerowano, że sam był sobie winny. Ksiądz, związany, przetrzymywany w bagażniku, miał raz na jakiś czas próbować ucieczki. Porywacze bili go do nieprzytomności, aż w końcu, z poziomu jezdni, wrzucili do tamy w okolicach Włocławka. Jego zwłoki wyłowiono kilkanaście dni później. Piotrowski i Pietruszka, który miał kierować zbrodnią, zostali skazani na 25 lat więzienia. Pękala na 15, a Chmielewski na 14. Wszyscy w wyniku amnestii wyszli na wolność znacznie wcześniej. Ale czy na pewno to oni zabili? Z ustaleń prokuratora Andrzeja Witkowskiego, który przez kilka lat zajmował się sprawą, wynika, że Popiełuszko wcale nie zmarł po wrzuceniu do Wisły. Znaleziono dowody świadczące o tym, że porywacze przekazali go innym przedstawicielom służb, którzy następnie przez kilka dni bili i torturowali księdza w bunkrach w Boże Kazuńskim. Świadczą o tym m.in. kamienie, którymi obciążono jego ciało. Minerały charakterystyczne dla terenów Kazunia, niespotykane w okolicach Włocławka. Odpowiedzialność określona na poziomie Adam Pietruszka, Grzegorz Piotrowski, Mirecki, Pękala, była to decyzja naturalnie na najwyższym szczeblu politycznym, decyzja polityczna. Bo przecież myśmy wszyscy doskonale wtedy wiedzieli, że byli inni sponsorzy tej działalności, inni tak zwana góra, o której się mówiło, ale się nie określało. Organizatorem porwania. Mózgiem operacji miał być sam generał Kiszczak, wówczas minister spraw wewnętrznych, który torturami chciał zmusić księdza do współpracy z SB. Gdy ten, po 6 dniach znęcania się fizycznego i psychicznego, zmarł, jego ciało wrzucono do Wisły, a w morderstwo wrobiono 3 porywaczy. Niejasna w tym wszystkim jest rola Chrostowskiego, którego do dziś jedni nazywają bohaterem, a inni zdrajcą. Jak to możliwe, że wyskoczył z pędzącego 100 km na godzinę samochodu niemal bez szwanku? Gdy w trakcie wizji lokalnej poproszono o pomoc kaskadera, ten złamał rękę i doznał ciężkich obrażeń przy znacznie niższej prędkości.
Kurtka Chrostowskiego, będąca dowodem w sprawie, miała wyglądać jak celowo rozcięta tępym narzędziem, a nie poharatana po upadku. Podobnych wątpliwości było więcej. A jak było naprawdę? Tego być może nie dowiemy się nigdy. Waldemar Chrostowski zmarł 8 stycznia 2021 roku.